Co roku w Polsce tonie ponad 500 osób. 2014 rok to 646 istnień, w tym dzieci i młodzież. Uwielbiam wszelkie formy aktywności związanej z wodą, bo to daje mi zadowolenie i dobrą kondycję fizyczną. Ale nigdy nie zapominam o wiedzy, która daje mi wtedy poczucie bezpieczeństwa. Zapraszam na kurs zorganizowany specjalnie pod okiem instruktora, ratownika, a jednocześnie mojego kolegi, szefa grupy specjalnej płetwonurków RP, Macieja Rokusa. Uwaga, łap! Maćku, tak się zastanawiam, jakie są największe zagrożenia, które czekają na nas w wodzie? Szok termiczny, jeżeli ktoś odda skok do wody bez przygotowania, czyli bez rozgrzewki, bez miarowego wejścia do wody i odpowiedniego zaadoptowania się do warunków, może dojść do zatrzymania krążenia, zatrzymania akcji serca, ciało opada na dno. Najczęściej ludzie podejmują takie spontaniczne decyzje, nagły przypływ emocji. Skok do wody, bez rozgrzewki. Osoba się rozbiera i wskakuje do wody. Jeżeli ktoś spontanicznie oddaje skok do wody, wtedy jest ta nagła zmiana środowiska, na środowisko wodne. A woda odbiera temperaturę od ludzkiego ciała około 25 razy szybciej niż powietrze. Trzeba się liczyć z tym, że wskakując do tak zimnej wody, nasze serce nie będzie w stanie w tak krótkim czasie przepompować tak dużej ilości krwi. W związku z tym może dojść albo do utraty przytomności, albo do zatrzymania akcji serca. Skutkuje to tym, że natychmiast opadamy na dno. Jeżeli znajdziemy na dnie człowieka leżącego, należy go podjąć z dna. Jedną dłoń trzymamy pod żuchwą, drugą obejmujemy go i wypływamy na powierzchnię. Po wypłynięciu ciało położy się na plecach i holujemy go do brzegu. W sytuacji, kiedy doszło do wypadku w wodzie, pamiętajmy o tym, że taki poszkodowany może mieć uraz kręgosłupa. Wydobywając taką osobę z wody, musimy zabezpieczyć jego odcinek szyjny kręgosłupa w miarę swoich możliwości. Jeżeli tego nie potrafimy zrobić, wyciągnij po prostu poszkodowanego z wody tak, jak to potrafisz. Jeżeli wiesz jak, udrożnij mu drogi oddechowe, wysuń żuchwę, sprawdź, czy oddycha. Jak nie oddycha, wezwij pomoc. Pod numer 112 powiedz, że poszkodowany jest po wypadku w wodzie, że nie oddycha i że rozpoczynamy resuscytację krążeniowo-oddechową. Słyszysz mnie? Wezwij zespół ratownictwa medycznego i powiedz im, że poszkodowany nie oddycha, rozpoczynamy resuscytację. Należy powiedzieć, w jakim miejscu doszło do zdarzenia, ilu osób to zdarzenie dotyczy, jakie jest dokładne miejsce, żeby dyspozytor wiedział, gdzie zespół ma przyjechać. No i przede wszystkim przedstawić się i podać swój numer telefonu. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa poszkodowanego z wyciągniętego z wody powinna wyglądać tak, że wysuwamy żuchwę i wykonujemy 5 wdechów wstępnych. Następnie wykonujesz 30 uciśnięć na środku klatki piersiowej i ponownie 2 wdechy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Powtarzasz to tak długo, dopóki zespół ratownictwa medycznego nie przyjedzie, poszkodowany nie zacznie oddychać lub wystarczy ci sił. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, po prostu odchyl głowę do tyłu i zacznij uciskać klatkę piersiową 30 razy i 2 wdechy. Pomoc już jest w drodze, nie ruszaj się. Jak mnie słyszysz, to otwórz oczy. Ktoś, kto skacze do wody, a głębokość w danym miejscu jest niewystarczająca, to musi liczyć się z tym, że uderzy o dno. Czy głową, czy nogami, czy barkiem. To nie ma znaczenia. Często jest tak, że pewność siebie absolutnie potrafi zdominować człowieka. Człowiek myśli, jeżeli coś się wydarzy, to każdemu
ale na pewno nie mnie. Niefortunny skok do wody może skończyć się złamaniem kręgosłupa, trwałym kalectwem, a nawet śmiercią. Czy tych sytuacji można było w jakiś sposób uniknąć, gdybyśmy posiadali taką wiedzę wcześniej? Zdecydowanie tak. Jeżeli człowiek jest przygotowany do tych zagrożeń, z którym może się spotkać, jeżeli ma podstawową wiedzę i umiejętności i pomyśli czasami o zdrowym rozsądku, jestem przekonany o tym, że takich wypadków czy zdarzeń można było absolutnie uniknąć. Przychodzimy nad wodę, należy przede wszystkim wykonać rozgrzewkę. Zrobić sobie kilka skłonów, przysiadów, porozciągać się. Taka prosta, zwykła gimnastyka. Wchodzimy do wody. Wchodzimy do wody powoli. Nie wskakujemy do wody. Musimy pamiętać o miejscach wrażliwych, czyli okolice kostek, łydek, pachwin, klatki piersiowej, okolice szyi, schlapać sobie twarz i dopiero później możemy bezpiecznie rozpocząć pływanie. Skacz z głową, czyli tylko w sprawdzonych miejscach. Najlepiej skakać w miejscach do tego wyznaczonych, gdzie jest certyfikat czystości dna, gdzie na kąpielisku jest miejsce dopuszczone do skakania, ale jeżeli ktoś skacze w miejscu niewyznaczonym i sam sobie chce miejsce do skakania przygotować, no to musi zadbać o to, żeby to sprawdzić. Kiedy złapie nas skurcz, przede wszystkim towarzyszy temu ogromny ból. Absolutnie dekoncentruje pływanie. Człowiek próbuje się od tego bólu uwolnić. Próbuje tą nogę rozciągać, naciągać. Powinno się przede wszystkim położyć na plecach, przerwać pływanie, wyłączyć z pływania tą kończynę, którą dotknął skurcz. Połóż się na plecach i pływ w naszym kierunku. Jest, wyhamuj. Daj rękę, daj rękę, szybko. Chodź, chwyć się, burty. Jak masz na imię? Kamil. Chodź, Kamil. Pomożę ci zejść. Co to się stało? Skurcz się złapał. Osoby, które nie potrafią pływać, najlepiej gdyby kąpały się w miejscach strzeżonych. Głębokość lustra wody powinna być poniżej klatki piersiowej. Powinna być ta głębokość stała na danym obszarze. Oczywiście można kąpać się w kamizelce asekuracyjnej. Nawet najlepszy pływak, który pływa na dalekie dystanse, powinien być asekurowany. Dobrze jest mieć ze sobą kamizelkę, bojkę asekuracyjną. W każdej chwili może się tej bojki złapać, może przy tej bojce odpocząć. No i oczywiście kogoś, kto nas obserwuje z brzegu. Równie bezpiecznym sposobem, kiedy pływak płynie, w bezpośredniej jego bliskości znajduje się druga osoba na łódce, która powinna wiedzieć, jak udzielić nam pomocy, no i w sytuacji trudnej powinna poradzić sobie z wciągnięciem osoby asekurowanej na łódkę. Podczas dłuższego przebywania w zimnej wodzie dochodzi do takiego skrajnego wyziębienia organizmu. Człowiek cały się trzęsie.
Na skórze pojawia się gęsia skórka. Mamy sine usta. Jest nam zimno. Jeżeli ktoś w odpowiedni sposób nie zareaguje i nie zadba o to, żeby zmienić środowisko z wodnego na powietrzne, wytrzeć się, założyć suche ubrania i po pewnym czasie napić się najlepiej herbaty z cukrem, no to niestety może być narażony na tak skrajne wychłodzenie organizmu, które w zasadzie zakończy się śmiercią. A to deszcz pada, wiatr wieje, zimno jest po prostu. Proszę. Tak wcześniej pływasz? Pogoda taka jest. Zimno jest. Raczej. Lepiej się czujesz? Dziękuję. Nurkowanie bym podzielił na takie dwa podstawowe rodzaje. Nurkowanie z zatrzymanym oddechem i nurkowanie z aparatami powietrznymi. Człowiek nurkuje wtedy, gdy tylko jego głowa zanurzy się pod powierzchnią wody. Czyli można nurkować w strumieniu, stawie, jeziorze, rzece. Ważne jest to, żeby pamiętać o tym, że schodząc pod wodę należy wykonać tak zwaną metodę walsalwy, czyli wyrównanie ciśnienia. Nurkowanie w zasadzie powinno zawsze odbywać się z asekuracją. Czasami młodzi ludzie zakładają się, który z nich dłużej wytrzyma pod wodą albo kto pod wodą przepłynie dłuższy dystans. Jest to o tyle bezpieczne, że jeżeli odbywa się na basenie, osoba asekurująca ma ciągły kontakt wzrokowy z pływakiem pod wodą i wtedy, gdy coś się wydarzy, zaraz może udzielić mu pomocy. Tego typu zakłady czy nurkowanie, pobijanie rekordów na jeziorze bez asekuracji jest absolutnie niebezpieczne. Powinniśmy zwrócić na to szczególną uwagę. Przy pobijaniu rekordu czy przy sprawdzeniu, jak głęboko jesteśmy w stanie zanurkować, powinna być lina opustowa, a przy linii opustowej powinien być nurek, który nas oczywiście asekuruje. Wracając do nurkowania z aparatami powietrznymi, automat oddechowy podaje nam powietrze pod ciśnieniem otoczenia. Na powierzchni ciśnienie mamy około 1 atmosfery. Schodząc pod wodę, co 10 metrów ciśnienie zmienia się o kolejną atmosferę. Istotne jest to, żeby nurek, który się wynurza, cały czas oddychał, nie może zatrzymać powietrza w płucach. Dlatego, gdy będzie się wynurzał, to powietrze zyska na swojej objętości i uszkodzi nam oczywiście pęcherzyki płucne. Takie szkolenie na podstawie oglądania naszego filmu jest zupełnie niepoprawne. Warto zobaczyć, co nam może grozić, ale ważne jest to, aby pójść na odpowiedni kurs, zapisać się na szkolenie. Tam jest podzielone to szkolenie, bo jest część teoretyczna, część praktyczna i egzamin. Nauczyć się teorii, wykonać część praktyczną, ćwiczenia z odpowiednim instruktorem, zdać egzamin, odebrać patent płetwonurka i wtedy oczywiście bezpiecznie będziemy mogli nurkować. Dziękujemy, Maćku, że podzieliłeś się z nami swoimi doświadczeniami. A wy pamiętajcie, nie traćcie nigdy gruntu pod nogami. Nie tylko na wodzie, ale także w życiu. Wezwanie pomocy na wodzie polega na użyciu znaku. Dłonią uderzamy o wodę, krzycząc ratunku, wzywam pomocy, tonę. To uderzanie o wodę, ten znak jest widoczny z dalekiej odległości. Czasami, gdy wieje silny wiatr, gdy pada deszcz, to ten głos może nie dotrzeć do kogoś, kto miałby nas usłyszeć, ale ten znak uderzenia o wodę jest tak widoczny z dalekiej odległości, że wtedy można liczyć na pomoc. Schodząc pod wodę, w pewnym momencie, kiedy głębokość będzie na tyle odpowiednia, osoba będzie musiała się złapać za nos, dmuchnąć do tego nosa, o, w taki właśnie sposób, żeby wyrównać ciśnienie, żeby nie doszło do uszkodzenia łony bębenkowej i po przeprowadzeniu tej metody walsalwy może zanurkować na większą głębokość i tam bezpiecznie prowadzić poszukiwania, albo jak to jest nurkowanie rekreacyjne, to po prostu nurkować, bo niezależnie czy to jest wypadek, czy my nurkujemy, czy nurkujemy z aparatem powietrznym, czy bez aparatu, to i tak zawsze trzeba metodę walsalwy przeprowadzić. Jeżeli podniesiemy
obie ręce do góry, bo jesteśmy w panice, to wtedy ciało automatycznie samo zaczyna się zanurzać i wtedy idziemy pod wodę. Dochodzi do utonięcia na skutek popełnionego błędu, czyli podniesione dwie dłonie, noga jedna wyłączona, bo złapał ją skurcz, powoduje to, że ciało zaczyna zanurzać się i znikać pod powierzchnią wody. Woda to żywioł płynny i nie tak łatwo pozwoli się okiełznać, napisał Paulo Coelho. Był 21 dzień sierpnia 2007 roku. Jeziora bieliły się żaglami. Cudowne warunki, wspaniała aura. Nic nie zapowiadało tej tragedii. Nagle niesamowita wichura uderzyła w jeziora mazurskie, pozbawiając życia 12 osób. Jak zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami? Co zrobić? O tym wszystkim w naszym filmie instruktażowym prowadzonym przez Macieja Rokusa, szefa Grupy Specjalnej Płetwonurków RP. Kiedy już jesteśmy sami przygotowani, w jaki sposób zadbać o sprzęt, żeby zapewnić sobie maksymalne bezpieczeństwo? Kajak jest jedną z najbardziej wywrotnych jednostek. Musimy sprawdzić swój sprzęt sami. Wypływając kajakiem, musimy pamiętać o tym, żeby sprawdzić, czy posiada on komory wypornościowe. Są to miejsca zamknięte w kajaku, w których znajduje się powietrze albo materiał wypornościowy. Służą one do tego, że gdy do kajaka naleje się woda, na przykład po wywróceniu, kajak będzie się utrzymywał na powierzchni, stanowiąc tym samym środek asekuracyjny dla załogi. Jeżeli kajak nie posiada komór wypornościowych, po zalaniu wodą zatonie. Kamizelki asekuracyjne lub ratunkowe to jest podstawa. Dobrze dopasowane dla osoby korzystającej. Są one w różnych rozmiarach, o tym należy pamiętać. Jeżeli ktoś ma kamizelki asekuracyjne lub kamizelki ratunkowe, utrzymuje się na wodzie i może próbować dopłynąć do brzegu lub wezwać pomoc. No i osoby, które korzystają ze sprzętu, żeby poprawnie potrafiły wiosłować, bo to jest bardzo ważne, nie? Jak będzie silny wiatr, nie są takie warunki, jak teraz tutaj przy stojącej wodzie, to jest jednak duża różnica. Czyli umiejętność wiosłowania to jest ważne. Ponton jest bardzo wygodnym środkiem pływającym. Zajmuje mało miejsca, gdy nie ma w nim powietrza. Możemy go przewozić w bagażniku, nie wymaga holowania przyczepą. Można go nadmuchać pompką lub powietrzem sprężonym w butli. Dobrze byłoby, gdyby miał kilka niezależnych komór wypornościowych, czyli był wielokomorowy, ponieważ w sytuacji, gdy jedna z komór ulegnie uszkodzeniu, reszta będzie nas zabezpieczała i ponton dalej będzie unosił się na wodzie. Należy sprawdzić, czy wszystkie ławeczki, miejsca siedzące są w dobrym stanie technicznym. Czy mamy na pontonie tyle kamizelek asekuracyjnych lub ratunkowych, ile korzysta z niego osób. Ponton powinien mieć również miejsce, w którym możemy zabezpieczyć silnik, który również można założyć do pontonu. Gdyby nam silnik wypadł zapięty za pomocą linki, będzie pod lustrem wody, ale nie opadnie nam na dno. Możemy go wtedy wyciągnąć i przygotować do dalszej pracy, do dalszego użytku. Ważne też są wiosła. Należy sprawdzić, czy są one sprawne. Ważne jest sprawdzenie warunków atmosferycznych wypływania pontonem. Jak duży to jest ponton? Przy dużej fali i silnym wietrze nie zawsze ponton jest bezpieczną jednostką pływającą. Łódka przede wszystkim powinna być szczelna. Trzeba pamiętać o tym, że dulki
w których zamontowane są wiosła, powinny być również sprawdzone. Trzeba zwrócić uwagę na to, czy wiosła nie są uszkodzone, czy nie są popękane, połamane. Należy pamiętać o tym, że nasza łódka po wywróceniu powinna utrzymywać się na wodzie również i stanowić tym samym środek asekuracyjny. Dzień dobry. Chodź po niego. Okej? W porządku? Papy wszystkie. Tak, dobra. No, przekręcamy ją. Przekręcamy. Uwaga. 3, 4, 5. Jep. Trzeba przede wszystkim wylać z niej wodę, jak w ogóle mamy naczynia do wylewania przywiązane. Ważne jest to, aby wędkarze, którzy wypływają łodzią na połów, nie brali z sobą alkoholu, tylko żeby wszyscy mieli kamizelki asekuracyjne lub kamizelki ratunkowe, żeby mieć przy sobie telefon w bryzgoszczelnym czy wodoodpornym futerale. Dobrze byłoby, gdyby łódka była stabilna, dopasowana do ilości osób, które będą z tej łodzi wędkowały. Do wypadków dochodzi czasami na skutek nagłej zmiany pogody. Pojawia się silny wiatr, duża fala, warunki są trudne. Wtedy muszą być osoby, które potrafią naprawdę dobrze wiosłować. Chyba że mają silnik, no wtedy wiadomo, że dużo łatwiej będzie wrócić do brzegu. Cześć, chłopaki. Jak tam połowy? Dobrze, bardzo dobrze. Zrobiliśmy. Mogę zobaczyć? Ale piękne ryby. O, bracie. A te lity jest super. Gratuluję. Jeśli chodzi o żaglówki, to taka sama sytuacja jak z łódkami mniej więcej, tak? Czyli to jest ten sam sposób przygotowania, czyli sprawdzamy, czy żaglówka nie nabiera wody i tak dalej, tak? Wiesz, Alek, z żaglówką tu sytuacja już jest nieco trudniejsza, dlatego że kapitan w dobrym tonie byłoby, gdyby posiadał patent żeglarza. Nawet jeżeli ktoś jest świeżo upieczony, dopiero co zdobył te uprawnienia, to zawsze na szkoleniu mógł się nauczyć nie tylko samej obsługi jednostki czy żaglówki, ale poznał też teorię żeglowania, poznał dobrze sprzęt i przede wszystkim wie, jak powinien zadziałać w trudnej sytuacji. Jak coś się wydarzy, to już ma pewne podstawowe pojęcie. A jeżeli jest to doświadczony żeglarz, to zawsze jest lepiej, bo ma to doświadczenie, wie, jak się zachować, wie, jak współpracować z załogą i nie koncentruje się tylko na sobie, tylko na wszystkich. Aby zapewnić sobie bezpieczne żeglowanie, trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, nasza żaglówka musi być sprawna, sprawdzona pod względem technicznym, pod względem bezpieczeństwa, czyli wyposażenie sprzętu ratunkowego, asekuracyjnego. A co jest bardzo ważne, o czym nie możemy zapomnieć, zgrana, dobra załoga. Jeżeli będą osoby, które się wcześniej znają, dużo już z sobą spędziły czasu na wodzie, dużo osoby żeglowały, wtedy w razie wywrotki będą te osoby bardzo sprawnie działały. Jeżeli łódka się wywróci, posiada bojkę masztu, łódka wywraca się na bok, bojka masztu nie pozwoli, aby maszt zanurzył się pod powierzchnię wody. Utrzymuje się na powierzchni, osoby wchodzą na miecz, masą na niego działają w taki sposób, że łódka się podnosi i wraca do swojej prawidłowej pozycji, żagle wciągamy i możemy dalej bezpiecznie żeglować, oczywiście po wylaniu wody z naczynia, które powinno być przywiązane gdzieś pod pokładem. Gdy nie posiadamy bojki asekuracyjnej, wtedy łódka zrobi przysłowiowego grzyba, obróci się do góry dnem.
taką łódkę sami nie będziemy w stanie przywrócić do właściwej pozycji. Należy wtedy poprosić o pomoc. Możemy wykorzystać telefon w bryzgoszczelnym futerale wodoodporny, zadzwonić pod numer 112, a może jacyś inni żeglarze zauważą nas na wodzie lub inne przychylne nam osoby udzielą wtedy nam pomocy. Cześć kolego, słuchaj, dałeś mi grzywa, wiesz, żebyś był tak miły. O, dziękuję ci bardzo, wiesz, dałbyś tam mógł założyć. Jeszcze byś musiał może mieć, no. Bardzo ważne jest to, żeby sternik zawsze na nadgarstku miał założoną zrywkę przysłowiową, czyli tak zwane odcięcie zapłonu. W momencie, gdyby wypadł z jednostki, nastąpi odcięcie zapłonu. Ta wrywka spowoduje taką sytuację, że na świecach zapłonowych przestanie pojawiać się iskra i jednostka natychmiast przestanie dalej płynąć. Łódka nasza, gdy zrywka pozostanie na swoim miejscu, będzie płynęła dalej i może uderzyć w inne jednostki znajdujące się na wodzie, w innych uczestników, osoby kąpiące się, no i również doprowadzić do wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Ta motorówka w najlepszym wypadku może popłynąć w kierunku brzegu, będzie cały czas płynęła. Jedynie jeżeli w coś uderzy lub wyjedzie na brzeg, w trzcinowisko wjedzie, wpłynie, sytuacja może się rozwinąć w różny sposób. Narciarstwo wodne według mnie to na pewno sport ekstremalny. Człowiek porusza się tam z większą prędkością i jest narażony na uderzenie i kontakt z wodą. Również w przypadku, gdyby coś się stało, może uderzyć się o różne inne obiekty. Osoba, która chce holować narciarza wodnego, powinna przede wszystkim być pełnoletnia, posiadać patent motor wodny oraz licencję na holowanie narciarza. Narciarz powinien mieć skafander asekuracyjny oraz kamizelkę. Prędkość holowania nie powinna przekraczać 40 km na godzinę. Podczas holowania na jednostce pływającej powinny być minimum dwie osoby. Jedna z nich to sternik motorowodny, a druga osoba ma ciągły kontakt z holowanym narciarzem. Chodzi tutaj o to, że w sytuacji, gdy narciarzowi coś się wydarzy, to osoba, która ma z nim kontakt, zawsze może w jakiś sposób zareagować. Ma kontakt ze sternikiem, może zwrócić mu uwagę, może mu wskazać coś istotnego podczas tego polowania. Pamiętajmy, że woda to jest żywioł, z którym czasami, jeśli walczymy, to pojawia nam się ogromny uśmiech na twarzy, ale nie zapominajmy o bezpieczeństwie, bo to daje nam pełną przyjemność i gwarancję tego, że ten czas będzie czasem naprawdę dobrej zabawy. Czego wam życzę. Nie wolno holować narciarza ani innych obiektów za skuterem wodnym. Osoba kierująca patrzy w kierunku płynięcia. Na skuterze nie ma możliwości obserwowania tego, co się dzieje z holowanym obiektem. Łatwo w ten sposób narciarza zgubić lub nie zauważyć, że potrzebuje on pomocy i w ten sposób narazić na niebezpieczeństwo, a nawet na śmierć. Kąpiel w niestrzeżonym miejscu, nieostrożność przy łowieniu ryb, pływanie na niesprawdzonym sprzęcie i co gorsza po alkoholu to najczęstsze przyczyny tragedii na wodzie. Wszyscy o tym wiemy, ale ciągle popełniamy te same błędy. Dlatego zapraszam na kurs bezpieczeństwa nad wodą przygotowany przez Macieja Rokusa, szefa grupy specjalnej płetwonurków RP. Witam serdecznie, Maciej. Mam na imię. Miło was bardzo poznać. Cześć, Maciek. Witam, witam. Cześć. Zwróciłem się taką szczególną uwagę na to, że przyszliście
w takiej kamizelce tutaj wszyscy. Dlaczego właśnie taka kamizelka? Żeby było nas widać na drodze. No jasne. Ta wasza kamizelka od tych kamizelek tutaj różni się tym, że łatwo was zobaczyć, ale na wodzie ta kamizelka was nie utrzyma. Powiedzcie mi, kochani, czy ktoś z was wie, czym się różni kamizelka ratunkowa od kamizelki asekuracyjnej? Nie pamiętacie. Właśnie. Kamizelka asekuracyjna, zarówno jak i kamizelka ratunkowa, utrzymuje was na powierzchni wody. Ale ratunkowa, w razie gdyby ktoś stracił przytomność, cały czas głowę utrzymuje nad powierzchnią wody. Kamizelka asekuracyjna wam tego nie zapewni. Głowa opada, do dróg oddechowych wlewa się woda i oczywiście unosząc się i tak może dojść do utonięcia. Kamizelki asekuracyjne stosujemy podczas uprawiania sportów wodnych, bo są bardzo wygodne, czyli na przykład do pływania kajakiem, do pływania łódką, na żaglówce. Kiedy kamizelki ratunkowe używamy? Kiedy są trudniejsze warunki, wieje bardzo silny wiatr. Tutaj mamy, słuchajcie, skafander ratunkowy morski. Kiedy dochodzi do takiej sytuacji, że na morzu wywraca się statek, statek po prostu tonie, to wtedy ludzie mają na wyposażeniu takie skafandry ratunkowe. On przede wszystkim zapewnia nam przez długi czas komfort termiczny. 48 godzin można spokojnie na morzu oczekiwać na pomoc. To jest skafander asekuracyjny. Ten skafander w trudnych warunkach, kiedy wieje silny wiatr, jest zimno, służy do tego, żebyśmy go mieli założony na żaglówce. On nam zapewnia komfort termiczny i utrzyma nas na wodzie. Do czego służy taka bojka? Jak ona się w ogóle nazywa? Bojka asekuracyjna utrzymuje nas na wodzie. Oczywiście. Bojka utrzymuje nas na wodzie. Proszę? Żeby było nas widać. Żebyśmy byli widoczni. Zgadzam się. W sytuacji trudnej ta bojka ma tyle uchwytów i jest nieco większa od takiej małej bojki, przeznaczonej tylko dla jednego pływaka, że w trudnej sytuacji może kilka osób złapać się tej bojki. Czy dziecko może ratować czyjeś życie? Można uratować życie komuś, nie wchodząc do wody, tak? Można mu rzucić linę z pomostu, żeby się złapał. Można mu rzucić w umiejętny sposób oczywiście koło ratunkowe. Ktoś wzywa pomocy. Jak byś zareagował? Trzeba najpierw zadzwonić pod telefon 112. Trzeba powiedzieć, gdzie zdarzył się wypadek, co się stało i komu to się przydarzyło. I kto dzwoni? Przedstawić się i podać swój numer telefonu. Gdzie można się bezpiecznie kąpać? Bezpiecznie możemy się kąpać tam, gdzie kąpielisko jest strzeżone. A to oznacza, że są na nim ratownicy i dbają o wasze bezpieczeństwo. Kąpiemy się tam, gdzie jest przede wszystkim znana dla was głębokość, stabilne dno, macie bojkę asekuracyjną. Żeby wypożyczyć sprzęt, łódkę, kajak, popływać skuterem, nie jest potrzebna karta pływacka. A czy ktoś z was posiada kartę pływacką? Nie. Czy ty przepłyniesz na powierzchni wody 300 metrów? Nie da się. A ty przepłyniesz na powierzchni wody 300 metrów? Nie. A ile przepłyniecie na powierzchni wody? Ile jesteś w stanie przepłynąć? 20 metrów. 20 metrów. A powiedzcie, kto z was potrafi pływać? Szczerze, uczciwie o to pytam. Wszyscy. A gdybyście poszli na egzamin, zapisali się na kartę płaską, to wtedy byście się dowiedzieli sami o sobie, ile jesteś w stanie przepłynąć na powierzchni wody, jaka jest twoja kondycja, jakie są twoje możliwości. Czy właśnie wtedy, gdybyście o tym wiedzieli i by ktoś wam zaproponował, czy przepłyniesz na drugą stronę jeziora, tak na wesoło przy jakimś tam spotkaniu przy ognisku, a wiedziałbyś, że na karcie przebrałeś tylko 150 metrów, to zgodziłbyś się, czy nie? Nie. No właśnie. Jak wygląda kurs bezpieczeństwa nad wodą? Gdzie go można zdać? Kurs bezpieczeństwa nad wodą jest podzielony na dwie części. Część pierwsza to jest teoria, na której właśnie omawia się sprzęt asekuracyjny, sprzęt ratunkowy. Mówimy na temat szoku termicznego, na temat skurczu w wodzie, na temat wybrania odpowiednich miejsc do skakania na głowę, czyli o skokach do wody mówimy, o żeglarstwie, o sportach motorowodnych, o pływaniu łódką. Część praktyczna odbywa się na wodzie i tam ludzie sprawdzają swoje własne umiejętności i swoje możliwości, korzystając z wybranego sprzętu i tam ćwiczymy wywrotkę kajaka,
wywrotkę łódki, wywrotkę żaglówki, innego wybranego przez zainteresowane osoby sprzętu. Sprawdzamy, jak się zachowują ludzie w wodzie, jakie są ich reakcje na dane sytuacje i czy dana osoba jest w stanie sobie poradzić w sytuacji zagrożenia, czy ma właściwe, prawidłowe odruchy podczas tego typu zdarzeń. Jeżeli ktoś zda egzamin teoretyczny, jeżeli ktoś zda egzamin praktyczny, wtedy uzyskuje u nas certyfikat ukończenia szkolenia. Takie osoby będą wiedzieć, jak powinny się zachować i jak powinny zareagować w sytuacji zagrożenia. Dziękuję Ci, Maćku, że podzieliłeś się z nami swoimi doświadczeniami. A Wam życzę, żeby ten czas, który spędzamy nad wodą, był zawsze radosny, wesoły, bo życie jest po to, żeby czerpać z niego ile tylko można. Pamiętajcie tylko o bezpieczeństwie. Sięgając pamięcią do spraw z ostatnich lat, nie przypominam sobie choć jednej akcji ratowniczo-poszukiwawczej, gdzie doszłoby do utonięcia, a powodem nie byłby ludzki błąd. Osoby, które nie potrafią pływać, wypływają bez kamizelek, bez odpowiedniego sprzętu, bez zabezpieczenia i to w zasadzie najczęściej powoduje sytuacje, w których młode osoby tracą życie. Kiedyś pamiętam, szukaliśmy ciała młodego człowieka, który pomagał rolnikowi w żniwach ze swoim przyjacielem. Postanowił sobie skrócić drogę do domu, z kolegą popłynął kajakiem. Kajak wywrócił się na środku jeziora. Chłopak nie potrafił pływać. Utonął. Ciało znaleźliśmy na głębokości około 30 metrów po 6 latach od utonięcia. Matka tego chłopaka poprosiła nas o pomoc. Powiedziała, że wyczerpała wszelkie możliwości i ostatnią nadzieją będą poszukiwania z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, przeszukanie dna jeziora i udało nam się odnaleźć ciało tego chłopaka. Gdyby ten chłopak miał kamizelkę asekuracyjną lub ratunkową, jestem przekonany o tym, że na pewno by nie utonął. Zdarzenie, które chyba najbardziej utkwiło w mojej pamięci, syn przewoził drewno dla matki na zimę na drugą stronę jeziora. W lesie drewno było poukładane, załadował je na łódź. W pewnym momencie, na skutek zmiany warunków pogodowych, łódź przewróciła się. Po krótkim czasie zatonęła, była niesprawna, ponieważ nie miała komór wypornościowych. Gdyby posiadała łódź komory, wtedy utrzymywałaby się na wodzie, a on mógłby się trzymać tej łodzi i czekać na pomoc. Nie miał kamizelki ani ratunkowej, ani asekuracyjnej i przy tak dużej fali również utonął. Kilka lat temu było bardzo pogodne lato. Zadzwonił do mnie zaprzyjaźniony komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Opowiedział mi o takiej historii. Na jeziorze kilku chłopaków pływało na nartach wodnych za skuterem. W pewnym momencie narciarz uderzył o wodę i po chwili utonął. Pracowałem tam z różnymi ekipami ratowniczo-poszukiwawczymi. Pamiętam, że po 8 latach udało nam się zlokalizować ciało tego chłopaka. Leżało na głębokości 25 metrów. Zastanawiałem się wtedy, dlaczego ten młody człowiek pływał na nartach wodnych bez kamizelki i bez specjalnego kombinezonu asekuracyjnego. Odnajdywanie i oddawanie ciał rodzinom na pewno przynosi im ulgę i daje spokój wewnętrzny. Natomiast nie rozwiązuje problemu statystyki utonięć, z jaką do czynienia mamy w Polsce. Brak umiejętności pływackich, brak kamizelki, brak odpowiedniego zabezpieczenia, to taka sytuacja musi, albo najczęściej, kończy się tragicznie. Nasze szkolenie da Wam wiedzę teoretyczną i praktyczną o tym,
jak zachować się na wodzie w trudnych przypadkach, a być może uratuje ludzkie życie.